Siema Tomasz. Witam Cię ponownie. Witam. Siema. Co tam słychać? Widzę, że o kurde, duże zmiany. Ja pierdyk. Zostało jeszcze jedno gipsowanie. Szlifowanie. Grunt. Akrylowanie narożników. No i potem reszta dodatków. Aha, czyli tutaj będzie naświetlenie będzie od wewnątrz, tak? Tam będzie LED na dole, po całości biały zrobimy chyba. Mhm. Transformator będzie tutaj. Aha. Teraz myślałem, żeby nawet zrobić wtyczkę na tego drutonta, gdzie jest, żeby jak tam wymiana transformatora czy coś w przyszłości. No tak, żeby było łatwiej, nie? Nie jest pod prądem, prawda? No rację. Teraz tak. Ale super. O, tutaj też już jest skończone, widzę. O. Ławę już zamówiłem, także już jedzie, powinna jutro być. Tu będzie LED biały na około telewizora. Łapa będzie wyciągana. Wiesz, w każdą stronę tam do jakiegoś stopnia mam chyba z 30. 12 chyba stopni nachylenia jeszcze jest. Także można ją w każdą stronę kręcić, wyciągać do poboru. Ale to jest ten? Tu jest kanał na przewody, które wpadają tędy. Będą wychodzić tu w dołu. Jest gniazdo na antenę i gniazdo prądowe. Transformator do tych LEDów tutaj za telewizorem. Na około telewizora. Będzie tu podłączony i schowany tutaj do środka do kanału. Myślałem, żeby to właśnie tak samo czymś zamknąć. Nie ma takich oryginalnie zatyczek, zresztą tak jak powiedzieć. Czy no wiem, no czasem przy biurkach są takie, że się wciska te kable, no, żeby nie, to... nie ma w ogóle, czyli chciałem, to znaczy myślę, żeby coś wymyśleć w ogóle i zamknąć to, tylko u dołu była dziurka na przewody, które by wychodziły. No i wiesz, jak potrzeba, to wyjąć to i wtedy tam grubą wtyczkę przełożyć, no, tak, i znowu zamknąć. No to zobaczymy, coś tam pewnie wymyślisz, nie? Tutaj, jakbym tak mówił, to zwisy będą dwa, czy znaczy wiesz, dwie kule czarne, zwisające z szkła. No tutaj widzę biureczko, też już jest w dobrym stanie. Ona się trzyma ostro, a nie ma przecież żadnej nóżki. Ono będzie w ogóle wisiało całe, tak? Wiesz, wygląda jakby lepitwo. Czyli nie będzie miało żadnej nóżki, tak? Nie będzie żadnej nogi, niczego nie będzie. U dołu wyjdzie większe dziury, żeby można było tam też dokręcić śruby jeszcze. Czekaj, ja zobaczę. Tu są większe dziury nawiercone, można było wkrętarką tam sobie dojść, wiesz, wkręcić wkręty do tego blatu, który będzie zamówiony. Ten blat, jutro go zamówię. Jutro ogólnie jak, wiesz, pojadę zamówić ten blat, to jeszcze przy okazji zamówię ten lakowel, bo to będzie szyba biała, mleczna, taki lakowel, to się mówi. I tutaj tak samo na parapecie to samo będzie. Plus szafa, czyli dwa lustra, okucia do tej szafy już też kupiłem, także jak będę zamawiał ten blat, to podjadę do szklarza, dam mu te okucia, a wiesz, szklarz to przy okazji, jeżeli mi dotknie na wymiar, tak jak potrzebuję, to jeszcze do okucia mi założy, nie? Także już bez problemu nie muszę, bo szafy mnie nie robię, to się na tym do końca nie znam. No dobrze, masz takiego znajomka, co ci tam to no zawsze ogarnie. Znajomy i zawsze od niego biorę, także to mam pewność, że nic nie będzie, wiesz, że będzie w porządku. A powiedz mi jeszcze z tym biurkiem, jak to będzie, czyli tu na tym będzie blat, tak? Tam widzę, że też już będzie pociągnięcie blatu tutaj na ten... Tak, on będzie wyglądał w ten sposób, patrz. Tu będzie wystawał gdzieś na metr, czyli będzie gdzieś tak, on będzie tak to zakręcał, znaczy będzie na 50 chyba 5. No 55 chyba mierzę. Będzie wystawał z 50 cm, czy tam 8 za parapet. Będzie szedł, czyli będzie zakręcał w tą stronę tutaj tak i się kończył równo z parapetem, powiedzmy. I słuchaj, teraz tak, tu myślałem o jednej rzeczy, że jak już będzie blat, nie? I będzie ten lakowel. Więc no, czyszcząc go na tam codziennego użytku, tam barwce, nie barwce, jakbyś tam gdzieś go brudził, czy tam nie, coś się wylało przypadkowo, nie? To mogłaby się polać te ściany. No więc są listy różne, różniste, ale myślałem, żeby zastosować coś innego. Pasek
tego lakobelu, taki pewnie 3 cm, czyli tej szyby białej. No to ten szkarz mi tam już dotknie, ładnie, elegancko i to doszlifuje. 3 cm na całej ścianie mi się klei na silikon. Po całości tutaj jako listwę. Czyli nawet myjąc powiedzmy tą szybę. No tak, coś się wydaje. No ścianę, to wiesz, zawsze ścianę tam zahaczysz, tak? No. A tak to będzie już zabezpieczenie. A takie listwy, jak ja napatrzyłem w sklepie, no to są takie średnie. Wiesz, to no tak, średnio nie wygląda, nie? A tak to będziesz miał lakobela tu i tu, więc jest wszystko w porządku. No i wiesz, to będzie wyglądać. Tu wiesz, to jest z tym takie wyłazionek, nie? Pewnie to będzie wyglądać, ty widzę, że już zabudowałeś tutaj wszystko. Tak, rury zabudowaliśmy, bo były, wiesz, dwa wyjścia. Albo ją, czy ona była, wiesz, bardziej wystająca, albo szersza. Bo tam są rury, nie? Trzeba była jakąś konstrukcję zrobić. To wybraliśmy wersję, że będzie szersza, ale bardziej płaska. Żeby nie przeszkadzała. Tak, nawet ładnie to wyglądało. Tutaj, wiesz, ważne, nie? Ten lakobel cały tylko wycina tak ładnie przy tym, żeby to było, wiesz, całość. Możemy jedną całą szybę, żeby nie była, wiesz, jakaś tam cięta z dwóch części. No tak. Tam łącznik będzie pod tym... No tak, 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 mówię wcześniej, żeby tam... Stryk na górę, żeby się paliło. Wiesz. No tak, żeby było wygodniej. Tutaj też ta sofa będzie zarobić się, będzie wyglądać. Tutaj się, wiesz, fajnie, że te drzwi się tutaj chowałem, wiesz, fajnie to zrobiłeś tutaj. A co w ogóle będzie na tym tutaj po całości? Słuchaj, no tutaj to będzie ten kamień biały, czyli imitacja białej cegły. Aha. I to jest gipsowe, ale to będzie ładnie. Tutaj przy naszym, tak się wiem, bo to będzie ładnie. I to pójdzie tak po całości, od dołu do góry, tutaj po całości na tą ścianę przejdzie i skończy się równo zamknięciem drzwi. Aha. Czyli pionie idealnie je utnę i drzwi będą zachodziły za ten kamień. Za ten kamień, no za tą cegłę białą. Aha, super. Super, podoba mi się właśnie to, że te drzwi się chowają, wiesz? To zawsze jest nie, no bo taki... nie patrz, to niby ściana wystaje tyle, ale w ogóle nie przeszkadza kompletnie, tak? No, może jest tak, że... One wystają jeszcze bardziej niż ten, nie? Jeśli kamień dojdzie tam, to powiedzmy... No jeszcze jest planka, no nie wiem, mogę w ogóle się nam przeszkadzać, to się wszystkim wiesz. Nawet wiesz. Panele są już, wiesz, wybierane będą albo białe, znaczy wiesz, białe z takimi czarnymi zamazami, lub jakieś miodowe. Tutaj jest jeszcze kwestia, wiesz, no, to już nie ja decyduję. No tak. W kolory to staram się doradzać, ale nie wybierać. No tak, inwestorka decyduje. No to najważniejsze, no niestety. Znaczy nie jestem, niestety, bo to właściwie to. To dla niej. Tak, ale nie mieszkać nie będę. No właśnie. No dobra, jak będziesz coś jeszcze miał, dawaj znaka, ja przyjeżdżam. Znaczy, że mam, wiesz, tu z tym problem z głowy, bo to kuciano tam na tylu sam musiałem wkładać sam, rozumiesz? Mhm. A wiesz, tylko chłopaki tam... No masz znajomka tam w tej sklepie. No, szklarzy się tam od lat od niego biorę i wiesz, to jest zaufany człowiek, że to jest przynajmniej z tym mam z głowy, że ja coś tam zamówię, czy... Zobaczę szablon jakiś sobie profesjonalny, mój, bo ja to, wiesz, karton biorę, wiesz, no tak jak jest teraz, jak tu widzisz, docinam, ale jak coś jest nierówno, to sobie go nożykiem dotnę i ten szablon zabieram do niego, nie? I że w takim kształcie macie zrobić ten, no, blat. Te moje szablony to są po prostu... Magiczne. Tak, myśli. Ale daj radę, za każdym, ale to co razem, za każdym razem jest, wiesz, tak jak powinno być, jeśli nie było żadnych problemów. No to fajnie, ale co, będziemy do nich jechać? Jak masz ochotę, się przejedziemy, no. Przejedziemy się, nagramy. No więc to może zrobimy tak. Pojadę zamówić jutro ten blat. I podjedziemy przy okazji, po drodze, do szklarza. No to się zdziwią. Wpadnie tam z kamerą i nagramy. No dobra, to spoko. I zamówimy sobie właśnie potem ten lakobel od razu. Także, no, tak zrobimy. Dobra. Dobra, tak jak już będziesz chciał jechać, to dawaj znaka i będziemy jechać. Ja spadam. Dobra. Na razie. Siemano.